to legenda Polski niepodległej. Jeden z najlepszych polskich dowódców wojskowych. Trzeźwo patrzył na Polskę, na jej niepodległość, jak i na jej sojuszników. Generał Kazimierz Sosnkowski, bezkompromisowy dowódca i polityk. Generał Kazimierz Sosnkowski to wódz naczelny polskich sił zbrojnych, który przeprowadził trafną analizę negatywnych skutków, do jakich doprowadzi świat polityka ustępliwości wobec komunistów. Został zdymisjonowany za bezkompromisowość w stosunku do ZSRR. To był najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego. To była osoba, która jako jedna z nielicznych mogła mówić do niego po imieniu. Józef Piłsudski, tworząc Legiony Polskie, tworząc pierwszą brygadę Legionów, jako szefa sztabu powołał właśnie Kazimierza Sosnkowskiego. Po kryzysie przysięgowym razem z nim trafia do twierdzy magdeburskiej. 10 listopada wraz z Piłsudskim wraca do Warszawy. Jest ministrem w rządzie Wincentego Witosa w krytycznych dniach sierpnia 1920 roku. To w dużym stopniu Sosnkowskiemu zawdzięczamy, że następuje mobilizacja tak wielu ochotników i stworzenia tak dobrej bazy organizacyjnej, zaplecza, łącznie ze szpitalami, ale także z dozbrojeniem, dowożeniem właściwej amunicji do poszczególnych jednostek. Przed zamachem majowym drogi Piłsudskiego i Sosnkowskiego nieco się rozeszły. Na wieść o tym, że doszło do zamachu w Warszawie, próbował w Poznaniu jako dowódca okręgu korpusu popełnić samobójstwo strzałem w serce. Długi okres czasu Piłsudski nie darzył go zaufaniem. Wrócił dopiero tak naprawdę po śmierci Piłsudskiego, kiedy objął kilka ważnych funkcji, w tym szefa Komisji do Spraw Uzbrojenia. 10 września 1939 roku został dowódcą frontu południowego. Próbował zorganizować obronę, ale po 17 września było to już właściwie nierealny, nóż w plecy ze strony Sowietów, przekreślił wszelkie szanse dalszej obrony. Przedostał się przez Rumunię do Francji. Tam Sikorski wyznaczył go szefem tworzącego się Związku Walki Zbrojnej. Wszedł na krótko do rządu generała Sikorskiego jako wicepremier, ale złożył rezygnację po zawarciu układu Sikorski-Majski. Po śmierci Sikorskiego to Sosnkowski był naczelnym wodzem Armii Polskiej. Trzeźwo myślącym, bardzo pragmatycznym, widzącym w 1943 roku, jak już rozwija się sytuacja na froncie, na niekorzyść Polski. Był on przeciwnikiem powstania w Warszawie. Widzi jedną sprawę, że jeżeli nastąpi takie powstanie, nawet jakbyśmy opanowali jakiś kawałek terenu, to po mobilizacji wojsk niemieckich nastąpi hekatomba i masakra, ludobójstwo polskiej ludności przez Niemców. 1 sierpnia 1944 roku generał Sosnkowski robi wszystko, żeby wspomóc powstańców, pomimo swojej sceptycyzmu do wybuchu. Ale jak już jest to powstanie, trzeba im pomagać. Kiedy Warszawa ginie, Sosnkowski pisze rozkaz, który jest właściwie listem otwartym, a listem oskarżycielskim. Oskarżycielskim pod adresem aliantów. Armia Krajowa potrzebuje amunicji, potrzebuje broni. Mówi, co myśli o aliantach przez cały okres II wojny światowej. Powoduje to, że pod wpływem Józefa Stalina Winston Churchill zmusza prezydenta Raczkiewicza do odwołania generała Sosnkowskiego. Zwolniony z wojska wyjeżdża do Kanady i tam właściwie jest internowany. Do 1949 roku nie może opuścić Kanady, nie otrzymuje żadnych wiz. Do końca życia starał się jednoczyć Polonię. Zmarł w 1969 roku w Kanadzie.